Pana Henryka Kowalczyka. Zapraszamy więc do nas, jest z nami pan poseł, zapraszamy do gości pana posła. Jury było bardzo tutaj hojne, bo przyznało również dwa pierwsze miejsca. I teraz pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszy wianek otrzymuje Agnieszka Mroczek. Zapraszamy na scenę Agnieszkę Mroczek, a nagrodą jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz i bardzo praktyczna. Jest to plecak piknikowy z wyposażeniem w środku, tak, i torbą termiczną. Gratuluję. Nie będę wyliczać składu wyposażenia, ale jest to wyposażenie dla 4 osób.
I jeszcze jedno miejsce. Pierwsze dla Moniki i Dawida Kowalczyków. Zapraszamy na scenę. Pierwsze miejsce dla Moniki i Dawida Kowalczyków. Tym pierwszym miejscem... Tak, zbieżność nazwisk przypadkowa, z całą pewnością. Proszę Państwa, jak przyjmujemy prace, to są numerowane, a nie podpisane nazwiskami. Dopiero z listy się jury dowiaduje, komu przyznało nagrody. Czyli pierwszą nagrodą dla Moniki i Dawida Kowalczyków jest basen rodzinny i zestaw do gier plenerowych Bóle. Gratulujemy. Proszę bardzo. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Mam nadzieję, że nagrody sprawią Państwu wiele radości i przydadzą się w najbliższych dniach letnich. Gratulujemy. Zapraszam na pokazy taneczne w wykonaniu grup dziecięcych i młodzieżowych. Spoko, Luzik, Luzik Mini, Afera Kids, Fresh oraz Next to Flow, czyli grupy prowadzone przez panią Martynę Pielach. Bardzo proszę, aby gorącymi brawami rozgrzać, bo dzieciaki na pewno wymarzły się, długo czekały. Państwo na nich czekali, ale już wreszcie są. Chita va bene, si tu la parlami è americano, quando si parla a mono sotto la luna, fomma da lei non cade di ai novi, papà l'americano. Miałem przyjemność prowadzić te regaty kajakowe, chciałem Państwu zaprezentować kolejność miejsc. I pierwsze miejsce zajął Piotrowski Robert i Pongowski Krzysztof. Ze swojej strony dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia na przyszłorocznych regatach. W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Pułczysku przekazuję pułczyskiemu ochotniczemu pogotowiu ratunkowemu Łódź Harbor. Mam nadzieję, że będzie dobrze służyła poprawie bezpieczeństwa na wodzie. Łódź Harpun to jest model łodzi, natomiast od dziś łódź ta nazywa się Modest dla upamiętnienia Modesta Dobrzyńskiego, ratownika wodnego zasłużonego dla WOPR-u w Pułtusku. Chciałbym życzyć, żeby ta łódź jak najmniej była używana do tych przypadków trudnych ratowania życia, żeby ich było jak najmniej. A jeżeli już będzie używana, to by rzeczywiście wyratować człowieka, bo każde życie jest bardzo cenne, a zwłaszcza młode, bo najczęściej młodzież korzysta z wody i czasem trochę ma za dużo brawury. Niech więc Pan Bóg strzeże wszystkich, którzy będą korzystali z tej wody, z pięknej Narwi, aby nigdy nie trzeba było spieszyć im na ratunek. Zaproszę.
dobre. No właśnie o tym mówię. Zajfagaj na to, nie na to, ale chodź. Bardzo dobrze, że mamy tutaj w Pułtusku piękną rzekę Narew. I możemy w noc świętojańską gromadzić się nad jej brzegami, żeby trochę się pocieszyć, spotkać, przepłynąć tą piękną rzeką i zobaczyć jej uroki. Powiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Błogosław wszystkim, którzy będą tutaj w to lato pływać po tej pięknej Narwi. Spraw, aby wszyscy ludzie dbali o czystość źródeł, rzek i jezior i mórz oraz mądrze z nich korzystali. Niech czerpiąc wodę z ziemskich źródeł szukają Ciebie, który jesteś dawcą wody żywej, tryskającej ku życiu wiecznemu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękujemy księdzu kanonikowi za błogosławieństwo wody. Zapraszam teraz wszystkie łodzie. Płyniemy do góry Narwi, a gondola, na której znajdują się wianki, wypuści wianki w okolicach mostu. I za kilka minut zobaczymy je tutaj na dole, będziemy mogli podziwiać piękne wianki płynące rzeką. Yeah.